Witam, z tej strony Rafał w kolejnym odcinku z budowy Pantery. Teraz pewna nowość. Kładziemy kolejne kalkomanie przy pomocy Mark Fit Strong od Tamii. Lewa strona została załatwiona przy pomocy hematiku, klej plus płyn do kalek. Tak dobrze została załatwiona, że taka pewna nowość u mnie, albo nie nowość, starzeje się po prostu. Ta 110 nie powinna tutaj być. Znaczy w sensie, że to nie ta kalka. Ale nie będę płakać nad rozlanym mlekiem. I tu apel do Was, uczcie się na moich błędach, nie na swoich błędach. Dwa razy patrzcie, trzy razy patrzcie, jakie oznaczenia mają kalkomanie. Jeśli coś ma oznaczenie 11, to nie jest jedynka. Jedynka wygląda tak, czyli lewa i prawa strona powinna być tutaj jako jedynka, a ta mała 110 powinna być w tym miejscu. W tym momencie będzie to troszeczkę niezgodnie ze sztuką modelarską, bo tak naprawdę tu powinny z jednej i z drugiej strony powinny być równe kalkomanie, ale nie będą. Jakie są sposoby na uratowanie tego? Mógłbym zdrapać tą 110 i nie umieszczać jej na dole, albo próbować ją odkleić, ale tutaj ten klej działa bardzo dobrze, nie da rady. Więc przechodzimy do następnego etapu. Pamiętajcie, uczcie się na moich błędach, nie na swoich. Więc testujemy dzisiaj Mark Fit Strong od firmy Tamiya. Tutaj mamy do położenia Navy na dole. To jest trójka, więc tutaj jest już trójeczka przygotowana. Letnia woda, maczamy do 10, liczymy i będzie ok. Kurczę, ale powiem Wam, że sam się zdziwiłem tym błędem, który popełniłem. No ale cóż, albo kupić następny model, ale fajnie wyszło, bardzo fajnie siadła ta kalka, nie ma co narzekać, klej też jest bardzo dobry, więc już jej już nie... Tak, gdybym spostrzegł to na normalnym etapie kładzenia kalek, czyli bym robił tak jak zazwyczaj robię, że po prostu kładę cały samolot, nie testuję tutaj, nie mieszam płynów do kalkomanii, nie używam jednych, później drugich, później sprawdzam, jak to wyszło. Gdybym to robił w jednym ciągu, prawdopodobnie dostrzegłbym to szybciej, czyli dałbym radę to zmienić. Wyszło jak wyszło, niestety, ale tak jak widzicie, ten, co nic nie robi, nic się nie myli. A mi się akurat zdarzyło pomylić tutaj przy tym modelu. Dobra. I teraz tak, patrzymy na Navy. Jak to ma być? Tutaj jest taki otwór prawdopodobnie do napełnienia paliwa. I to Y ma być przy tym. I teraz tak. Smarujemy najpierw powierzchnię. Gdzie ma być kalka, ciach. Mamy przygotowany już pędzelek. Trochę trudno z tej strony mi się to będzie robić, ale dam radę. Tak mam nadzieję. Ok. Dobrze. Poszło. Jest ok. I teraz przy pomocy pędzelka troszeczkę wody. Jeżeli jest za mało wody, to nam się tutaj nie będzie to przesuwać zbyt dobrze. Nie wiem, jak działa ten płyn. Nie wiem, jak działa ten płyn do kalek. Ale widzę, że jest silny, bo się tutaj już kalka się wygina dosłownie. Patrzymy, żeby było prosto.
teraz układamy. Ok, Navy jeszcze raz. Sprawdzamy tutaj z... O, jest w miarę ok. Dobra, trochę do góry muszę to przesunąć. Dobrze, i teraz tak, możemy wziąć też zwykłą chusteczkę, żeby pozbyć się tutaj nadmiaru, ok. Ok, dobra. I teraz tutaj serwujemy kąpiel na całej powierzchni. Zgodnie z zaleceniami producenta, producent zaleca, aby pod spód położyć warstwę płynu i później jeszcze na górę, czyli jak gdyby dwa w jednym. To nie jest typowo klej, tylko to jest typowo to jest płyn do kalkomanii. Zobaczcie, jak się tutaj fajnie powyginało wszystko. Z tej strony już też było nałożone przy pomocy tego płynu. Oczywiście czekam, aż to wszystko wyschnie. Jest chyba w miarę prosto. Chociaż mógłbym to przesunąć trochę chyba jeszcze. Nie, teraz już nic nie zrobię. Już nic nie zrobię. I też nie zalecam Wam, jak już położycie tutaj na górę z płyn, to też tutaj dajcie sobie spokój z przesuwaniem, bo rozwalicie kalkę. Bynajmniej tak stało się, jak robiłem to przy pomocy tych płynów. To one są dosyć silne i rozwalają kalki. Dobra, i trzeba będzie zrobić tak. Dół zrobiony, ta strona zrobiona, czyli robimy tą stronę jeszcze. Jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. Słuchajcie, to by było na tyle, taki krótki odcinek. Będę dalej kładł kalki. Jeszcze jedna moja uwaga. Trzeba uważać, jak już położycie tutaj na przykład z tej strony kalki, a później będziecie odwracać, coś robić, żeby Wam po prostu ta kalka nie została gdzieś na palcu i tak dalej. Najlepszym sposobem jest położenie, odczekanie troszeczkę i dopiero branie się za drugą stronę, bo tutaj też jak mamy tutaj na dole położone, gdzieś tutaj na przykład się Wam przylgnie jakaś gąbka albo coś, to może po prostu rozwalić kalkę. Ja jeszcze położę tam 110, która jest większa niż powinna być, ale no cóż, tak wyszło. Dobra. Teraz tak, jeszcze informacyjnie. Tutaj jeden kolega zwrócił uwagę, że ten samolot jest, nie ma jakiejś super idealnie równej powierzchni. Być może winę też troszeczkę podnosi za to farba, ponieważ tutaj jest położona Paktra, a Paktra nie słynie z tego, że ma idealną powierzchnię. Druga rzecz, zbyt krótko może tą Paktrę mieszałem i się nie zdążyła rozbić, ale podejrzewam, że to po prostu będzie ziarno. Wiadomo, że farba składa się z pigmentu i rozpuszczalnika, więc ten pigment nigdy nie był zbyt dobrze rozbity, jak gdyby jego frakcje są dosyć grube w przypadku Paktry. Druga sprawa to, tak jak powiedziałem, może po prostu, znaczy ja dosyć długo mieszam to elektrycznie, ale to też może jeszcze jest za mało. Jak ta farba postoi, to później parę lat, to też to może mieć wpływ. O niskiej jak gdyby frakcji tego pigmentu, bardzo takim, można powiedzieć, takim drobno zmielonym pigmencie, to są na przykład farby Italeri. Tam jest wyraźnie widać różnicę między właśnie Paktrą a Italeri, bo
to już przetestowałem to, ale z drugiej strony Intelerii jest bardziej podatny na zarysowanie i tak dalej. Trzeba naprawdę dobrze przygotować powierzchnię. Mówię tu o akrylach. Dobra, słuchajcie, 110 kładziemy jeszcze. Czyli co? Walentynki Rafał się pomylił. Czy nie, walentynki? Dzień wcześniej się Rafał pomylił, bo kładłem to wczoraj. I tak jak mówię, pewnie gdybym robił to tak, jak zazwyczaj robię, czyli w jednym ciągu całe wszystkie kalki, to bym to spostrzegł. Albo gdybym to robił symetrycznie, bo tutaj już próbowałem robić symetrycznie. Widzicie? Tutaj jest D z jednej strony połączone i z drugiej strony też jest położone. I tak miałem to robić, ale mówię nie. Zrobię test płynów. Z jednej strony będą hematik, a z drugiej strony dam coś innego. W zamierzeniach był też Wamod, ale Wamodu używałem już. Także gdybym to robił symetrycznie, spostrzegłbym, że to nie ta jedenastka. Ta jedenastka to nie jest jedynka. Tyle, dobra. Dosyć gadania o błędach, bo każdy popełnia błędy. Teraz pomyślcie, gdyby to był model na konkurs. Gdyby to był model na konkurs, to bym pewnie kupił nowe kalki. Tamtą bym jakoś zdrapał. I tyle. Ale że to jest model treningowy, na którym testowałem różne techniki, tak jak tutaj widzicie pod spodem. Zresztą ci, którzy oglądali od początku, wiedzą, o co chodzi. To tym się za bardzo nie przejąłem. Bo to jest model treningowy. Rolujemy patyczkiem. Znaczy powiem wam, że ten płyn już działa. Już działa. Widać efekty. Więc to nie jest, słuchajcie, to rolowanie jest fajne, jak nie mamy tutaj pod spodem agresywnego płynu. W tym momencie może mu szkodzić. Znaczy tutaj widzę, że on jest mniej agresywny niż ten, co używałem poprzedniego. O. W tej chwili mamy pokryty tutaj. To jeszcze raz pokryję tutaj. Mimo, że to tam ja jest strąg, to ona taka strąg nie jest, tyle wam powiem. Dobra, słuchajcie, gwiazda położona, 110 położone, navy położone, mniej więcej tak to powinno wyglądać, mniej więcej jest ok. W następnym odcinku porównam działanie obydwu, znaczy tych dwóch płynów generalnie, bo klej to wiadomo, ale tych dwóch płynów porównam działanie. Będziecie mieć już pokazane cały model. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.